Oj, co to było za święto? 4 grudnia w Toruniu odbył się po raz 10 bieg świętych Mikołajów. Było bardzo radośnie i kolorowo, a wśród tych wesołych Mikołajów znalazło się 14 biegaczy Kueja Poznań, dowodzonych przez wracającego po kontuzji Wojtka Przybylskiego. Start wyznaczono na placu imienia Grzegorza Ciechowskiego spod Centrum Kulturalno-Kongresowym. Mimo dżdżystej i pochmurnej pogody do biegu wystartowało około 3000 zawodników z całej Polski i nie tylko. Bieg główny odbywał się na dystansie półmaratonu, czyli około 21 km. Odbywały się także biegi na 10, 5 km oraz Nordic Walking. Pogoda nie rozpieszczała, ale tuż po godzinie 6 rano z Poznania wyruszyła silna ekipa Kueja, która o godzinie 9.30 zameldowała się już w biurze zawodów, ale wcześniej odbyła się tak zwana odprawa na stacji benzynowej w Żninie. Ponieważ było około 1 stopnia Celsjusza, dlatego biegacze byli na to odpowiednio przygotowani. Ciepłe kurtki, dresy, czapki, rękawiczki były w tym przypadku niezbędne i pomocne. Mniej więcej o 10.30 biegacze zaczęli zbierać się w okolicach startu na placu imienia Grzegorza Ciechowskiego. Było bardzo dużo pięknie wystrojonych pań, a wśród nich dwie zawodniczki Kueja, Paulina Borowicz i Zuzanna Suchojat. Bieg rozpoczęli zawodnicy futbolu amerykańskiego Angels Toruń, którzy rozpoczęli bardzo mocno, żeby rozprowadzić wszystkich biegających. W końcu szef Bractwa Kurkowego dał sygnał do rozpoczęcia biegu. Atmosfera od początku imprezy była znakomita. Nikt nie narzekał, wszyscy się cieszyli. Trasa biegu rozmieszczona była ulicami miasta, ale także kierowcy nie musieli narzekać i stać w długich korkach. Jedynie półmaratończycy pobiegli trasą wokół miasta. Było troszeczkę błotniście, ale jakoś dobiegli do mety. Na mecie umieszczonej na stadionie imienia Grzegorza Duneckiego zorganizowano ciepły bufet, a na każdego oczekiwały pamiątkowe medale. Rekordów życiowych zbyt wiele nie było, bo warunki do takich wyników nie były najlepsze, ale ogólnie wszyscy się cieszyli, że w dobrej formie przybiegli na linię mety. W kategorii Nordic Walking znakomicie w kategorii do lat 70 spisał się nasz zawodnik Maciej Borowicz, który z radością poszedł na stadion i w dobrej formie zakończył swój występ. Najdłużej oczywiście czekaliśmy na półmaratończyków. Tutaj Wojtek Przybylski dopiero co po kontuzji jeszcze nie jest w najwyższej formie, ale cieszył się z powrotu na trasy biegowe. Wojtku, czas 2 godziny, 23 minuty i 50 sekund, to dużo czy...? No niestety nie udało się zrealizować planu, może następnym razem. Założenie było 2.15. Co się stało po drodze, jakieś problemy były? No nie wiem, jakoś opadłem z sił, noga mi zaczęła boleć. Może trasa była trudna dzisiaj? Było dużo błota, śniegu, wiatr. Tak, a przede wszystkim wiał wiatr. A inni zawodnicy nie przeszkadzali na trasie, tam nie było tych... Na początku było ciasno, ale potem się rozluźniło. Najtrudniejszy moment w tym biegu? Tak mniej więcej środek? Myślę, że tak po 5 kilometrze, kiedy w tym błocie biegliśmy. To był najtrudniejszy. To nie pierwszy raz tu startowałeś? 9 raz. Czyli tak jak oceniasz tego ogólnie, tak średnio? No, nigdy poniżej 2 godzin nie schodziłem. Zawsze miałem ten, ale było to też przed moimi problemami zdrowotnymi. Ale w biegu sylwestrowym powinno być jeszcze lepiej. No, mam... Ten dzisiejszy bieg, jak się biegło? Ciężko. Warunki trudne, ale daliśmy radę, nie? Ciężka trasa była. Ciężka trasa. Nie było za zimno? Do 1 kilometra było zimno, a później już było dobrze. Bardziej można narzekać na skomplikowany przebieg trasy, bo dużo zakrętów, dużo takich ostrych. Nawrotek.
nie była taka ładna trasa, taka pętla jak to typowo, tylko taka mocno przekombinowana, nie? Na którym kilometrze było tak najgorzej? Kryzys pierwszy. Generalnie było tak słabo. Nie? No i gorzej było chyba do 6 kilometra było chyba najgorzej. Do tego zakrętu, nie? Żeby to zrobić na wrotkę. To było najgorzej. To strasznie obcy. To już później. Psychologia, bo później jak już się im bliżej mety, tym już się mniej zwraca uwagi na warunki dobiec i z głowy. A do rekordów życiowych dużo? Brakuje, nie? To nie były to najlepsze warunki. Nie? Rekordy życiowe się bije jesienią, wiosną, jak są takie idealne warunki pogodowe, nie? Nie jest za gorąco, nie jest za chłodno. Organizm inaczej wtedy reaguje, nie? Zimą chyba nigdy nie bije. Jestem zadowolony, bo poniżej godzinki to... Chyba, że ktoś ma słaby rekord życiowy, no to może go zimą pobić, nie? Ale generalnie... Czyli te 10 km to w sam raz tutaj. No, 10 tak, km. To jest... No, tak jak chłopacy... Na te 21 narzekają, nie? Że błoto, że... Ciężki teren jest, nie? Dobrze, że był finisz to na stadionie? Dobrze, no. Tylko trochę jest myląca... Ten pierwszy baner taki. Ten baner pierwszy. Każdy myślał, że to już meta i przyspieszał na maksa, żeby jeszcze ostatni wysiłek się wydać, a to się okazało, że jeszcze trzeba tam 400 metrów przebiec, nie? W twarz. Regeneracja. Jak się biegło w ogóle? Powiedzcie coś. Dobrze się biegło, tylko trasa była taka trochę średnia, bo było dużo błota pośniegowego, dużo śniegu, liści takich mokrych, trzeba było uważać, żeby się nie przewrócić. Ale w gruncie rzeczy fajnie. Tak. Wszyscy zrobili dobre czasy. Nie było za zimno? Wiatr nie przeszkadzał? Nie wiało. Po drugim kilometrze już tak, się wszyscy dogrzali chyba i jakbyśmy się ubrali za grubo, to też by nie było. Mamy fajne rzeczy składa, także można biec. Rekordy życiowe pobiliście? Ja tak, tak. Ja pierwszy raz biegnę w ogóle w jakimś takim zorganizowanym biegu na 10 km. Pierwszy raz przebiegłem w 53 minuty, także. Po tej imprezie ekipa Quay Poznań przeniosła się na Stare Miasto, by wspólnie w restauracji Royal India przy obiedzie podsumować bieg i całą imprezę. Później część z nas pozostała jeszcze w Toruniu i w knajpie Jan Olbracht kibicowała naszej piłkarskiej reprezentacji w meczu Mistrzostw Świata z Francją. Ale już po godzinie 22 Quayowcy zameldowali się w komplecie w Poznaniu. Wszyscy umawiali się już na 31 grudnia, czyli na poznański bieg sylwestrowy wokół Jeziora Malta. A zatem do zobaczenia, do usłyszenia.